2022. Kościół Narodzenia Matki Bożej. Miejsce objawień Matki Bożej. Dzisiaj jest niezwykła rocznica. W Paryżu 111 duchownych Stachał był świadkiem święceń kapłańskich męczennika Dachau, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Dowiedziałam się o tym 31 maja 2005 roku, 111 rocznicę śmierci świętego Ludwika Martin, taty świętej Tereski. Dowiedziałam się o tym w Hamburgu. W Hamburgu, gdzie 7 lutego 1913 roku urodził się Józef Woźniak. Od 1 lipca 1961 roku proboszcz, kustosz tego sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej. Urodził się w Hamburgu, w mieście Maryi Gwiazdy Morza. W mieście, gdzie 4 lipca 1965 roku na wygnaniu umarł święty 132 papież Benedykt V. Urodzony w Rzymie 2 marca 1915 roku. Wybrany przez Rzymian na papieża 22 maja 1964 roku. Wygnany do Hamburga na Lateranie 23 czerwca 1964 roku. Jakie to ma wielkie znaczenie? Jaką datę urodzenia wybrał nam nasz Bóg Ojciec, który objawił się 1 lipca 1932 roku Eugenii Rawasko i który prosił o święto swoje pierwszą niedzielę sierpnia. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża Tulecko, módl się za nami. Wszyscy męczennicy, kapłani, wszyscy kapłani, wstawiajcie się za nami u Pana Boga naszego. Była tutaj pielgrzymka po obronie mszy świętej trydenckiej o przywrócenie nam prawdziwego kultu Kościoła Świętego księdza Michała Woźnickiego, który broni mszy świętej na Wronieckiej w byłym klasztorze dominikanek z 1282 roku. Pielgrzymuje do Geczwałdu, a ja pielgrzymuję razem z nim. Geczwałdu, gdzie Matka Boska objawiła się 27 czerwca 1877 roku. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.